Twitcha. No i tak, za słowo Niger, jeżeli było w takim kontekście, w jakim ja mówiłem, no to nie ma bana. No bo ja tam mówiłem o państwie. Natomiast mogłem dostać bana, wiecie już za co, bo jak mówię Niger, pojadę do tego kraju i tak dalej, to nie ma bana. Ale w momencie, gdy powiedziałem, ja nikogo nie nazywam, nikogo nie nazwałem Niger, coś takiego tam powiedziałem, to za to już jest ban, bo jest to już kontekst ludzki. Czyli powiedzenie, że w ogóle jest taka możliwość nazwania, tylko że ja z tego nie skorzystałem, nie? Czyli to już powiedziałem w kontekście ludzkim. I za to już ban jest. Rozumiecie na razie, tak? Natomiast słowo cfel to już całkowicie, nieważne jaki jest kontekst, jest całkowicie zakazane. Bo Twitch chce, żeby młodzież nie używała kompletnie tego słowa. I gadałem z nimi, ja mówię, ej, ale jak tak zakazujecie słów, to wiecie, że dzieciaki będą jeszcze chętniej chciały używać. To oni powiedzieli, że ze statystyk wynika, że to spada. I na czacie jest chyba mniej i tak dalej. Istnieje takie słowo, oznacza to i to, nie używajcie go. Nawet jak powiecie w takim kontekście, to i tak macie bana. Za słowo cfel jest ban. Natomiast Twitch podobno nie robi niczego z automatu, tylko i wyłącznie po zgłoszeniach banuje ludzi. Też dostałem taką informację. Więc podejrzewam, że dostałem bana dlatego, bo po prostu nie usunąłem tych shotów, co ludzie porobili i ludzie zgłaszali tego shota na przykład, nie? I dlatego pewnie dostałem bana. Powiedzieli, że mogę się odwołać, ale jeszcze się nie odwołałem. Na razie mi nie tęskno. Więc może poczekam sobie po prostu.